Spotykamy się w Hiszpanii. No cóż, mogę powiedzieć, że tu jest mój drugi dom. Nawet ostatnio policzyłam, że jestem tutaj o prawie pół roku. Tak naprawdę już drugiego roku, czyli tak naprawdę już zaczynam trzeci rok i ten trzeci rok, cały właściwie styczeń spędzę tutaj. Muszę powiedzieć, że jestem zaskoczona tym, że można mieć dwa domy i dwa miejsca, w którym się czuję tak samo dobrze. I absolutnie tutaj czuję, że tu jest moja energia i przyjaciele, i tu jest naprawdę cudownie. Co było najtrudniejsze w tej takiej częściowej przeprowadzce? Myślę, że oprócz nastawienia pewnego rodzaju i tego, że nie słucha się ludzi, bo bardzo często słuchałam tych ludzi, którzy prowadzili trochę takie zastraszanie tubylców, czyli na przykład, no bo już się czuję takim trochę tubylcą, że na przykład nie wiem, że jest niebezpiecznie, że nie wiem, że dzieci same nie mogą wychodzić z domu i tak dalej, i tak dalej. To wszystko okazało się taką trochę mrzonką, więc to chyba było takie, to zastraszanie mnie bardzo denerwowało i tego bardzo nie lubiłam. A jeszcze jest jedna rzecz, którą najczęściej słyszę od Polaków. No nie, no ty tu spędzasz wakacje, przecież tu jest ponad 40 stopni, tu się nie da żyć w wakacje. To jest kolejną bzdurą totalną, ponieważ trochę się przestawiamy w wakacje i rzeczywiście wstajemy później, żeby to słońce było trochę słabsze, jak już wychodzimy z domu, ale da się, słuchajcie, przeżyć. I to nie jest temperatura, przy której, nie wiem, człowiek cierpi, wierzcie mi. Zawsze znamy sąsiadów od pierwszego dnia, zawsze się z nimi przyjaźnimy, zawsze mamy kontakty, swoje klucze. Uważam, że to jest podstawą, kiedy mieszka się za granicą, żeby po pierwsze mieć fajnych Polaków, z którymi ma się kontakt i to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, fajnych sąsiadów, z którymi też utrzymuje się kontakty, bo to zawsze jest kwestia a bezpieczeństwa, jakiegoś takiego porządku i tego, że jednak nie jest się tutaj też anonimowym. Myślę, że to jest szalenie ważne, że wiemy, kto gdzie chodzi do pracy, kto, nie wiem, wyjeżdża kiedy na swoje wakacje i nawzajem się trochę pilnujemy. To jest bardzo potrzebne. Jeżeli chodzi o edukację szkolną i spędzanie tutaj czasu wtedy, kiedy dzieci mają szkołę, jest to bardzo trudne i bardzo skomplikowane. Na szczęście my jesteśmy dwójką rodziców i mamy dziecko w okresie wczesno-przedszkolnym i też w szkolnym, więc nie jest to, nie musi być to kompatybilne, możemy się rozdzielać, co też jest bardzo fajną sytuacją i część rodzica, czyli jedna osoba może zostawać dłużej tutaj, a druga wraca do szkoły. To jest do zrobienia. Oczywiście nigdy nie jest to możliwe, żeby, nie wiem, zostać tutaj na 5 miesięcy non-stop, ale tak jak mówię, mamy jeszcze te szanse i te okazje, że ta młodsza córka jest młodsza i ona rzeczywiście może ze mną na przykład zostawać tutaj dużo dłużej niż starsza córka, która ma szkołę, ale to też mam nadzieję się zmieni, bo to też jest tak, że nie jestem w stanie teraz zaprojektować sobie swojego życia, ale wiem, że wszystko w życiu jest po coś, znalazłam się też tu po coś i nie wiem, czy nie wyląduję tutaj na dłużej. I nie będę tutaj mieszkać, a przyjeżdżać do Polski raz na jakiś czas, żeby, nie wiem, posiedzieć tam na 2 miesiące. I nie dlatego, że nie kocham Polski, Polaków, bo kocham. Natomiast rzeczywiście to słońce, ta energia daje taki rodzaj ukojenia, że w pewnym wieku człowiekowi jest to niezbędne i bardzo, bardzo potrzebne do życia.